Dzień dobry, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na polecajki, czyli film o rzeczach, które mi się sprawdziły, które lubię, po które sięgam z miłą chęcią i takie, które mogłabym Wam z ręką na sercu polecić i trochę za nie wręcz ręczyć. Dzisiaj będzie dosyć dużo kosmetyków. Jakoś tak uzbierało się tutaj ich trochę. Tam w tle dzieci sąsiadów krzyczą. Uzbierało się ich trochę, więc tutaj sobie też przez nie dzisiaj przejdziemy. Zacznijmy może od tych rzeczy niekosmetycznych. Kosmetyki będą później, bo jest ich, tak jak mówię, trochę więcej. Ja mam tutaj kawkę, Wam również radzę zrobić sobie coś do picia, zaopatrzyć się tutaj w jakąś dobrą właśnie, nie wiem, kawę albo herbatę, albo nie wiem, co tam chcecie. Łyk i zaczynamy. I na start będą okulary przeciwsłoneczne, które, ja mam ręce gdzieś tutaj z tej szminki, coś czuję, że zaraz wszystko od niej również będzie. Okulary, nad którymi ja się zastanawiałam dosyć długo, ponieważ podobają mi się już od dłuższego czasu i w końcu finalnie się na nie zdecydowałam w tym roku. Nie wiem, jak ten model się nazywa, natomiast wszystkie linki będziecie miały w kolejności, postaram się je dodać, tak jak mówiłam o tych rzeczach właśnie w opisie na dole. Ja je zamówiłam na stronie Zalando, dlatego że nie mierzyłam ich przed zakupem i chciałam mieć pewność, że mogę je w razie czego bez problemu odesłać czy tam zwrócić. I Zalando było bezpieczną opcją. Myślę, że można je gdzieś znaleźć, może nawet taniej. Nie wiem, nie szukałam, już je zostawiłam, bo absolutnie się w nich zakochałam. Wyglądają tak, mają bardzo cienkie, takie złote ramki, okrągłe dosyć te szkła, w sensie kształt jest dosyć taki zbliżony do kółeczka. Bardzo je lubię, naprawdę. One są tak lekkie i niewyczuwalne praktycznie na nosie. Ja miałam problem z okularami wcześniejszymi, bo mam ich trochę. W większości są to takie większe, grubsze oprawki i one po dłuższym noszeniu stają się dla mnie trochę ciężkie, o ile tak w ogóle można powiedzieć, ale zaczynają mi ciążyć na nosie. W szczególności drażnią mnie w momencie prowadzenia samochodu. Te są naprawdę ultra lekkie i niewyczuwalne. Bardzo je lubię, mamy do nich opakowanie, to etui, które jest tutaj wzmocnione delikatnie, no tutaj z przodu jest trochę twardsze, więc ja je wrzucam do torebki i się w ogóle nie przejmuję, nie martwię się, że coś się z nimi stanie, także je mogę Wam serdecznie polecić i nawet zastanawiam się, czy nie zamówić sobie ich tylko w jakiejś innej wersji jeszcze kolorystycznej, na tyle je polubiłam, że jestem w stanie, znaczy z miłą chęcią miałabym jeszcze inną parę, inną wersję, natomiast te naprawdę są super. Ja je mam w rozmiarze 51. Tą rzeczą jest gadżet psi. W sensie bardziej to jest, powinien być ulubieniec mojego Leona niż mój, chociaż w zasadzie ja również z niego korzystam, ponieważ jest to smycz. Nie chodzi mi tutaj jakby o konkretną smyczkę, tylko bardziej o firmę. Firma Psyjaciele jest to polska marka z gadżetami dla psiaków. Oni mają w swoim asortymencie poza właśnie smyczami, szelkami, obrożami, jest też duży wybór legowisk. Leon w zasadzie, jak był malutki, miał takie legowisko, które może być albo jakby płaskie, albo może być taką budką jakby z daszkiem, takim miękkim. Natomiast niestety wyrósł z tego i już się tam nie mieści, chociaż bardzo by może czasami jeszcze chciał. Nie, kochanie, nie idziemy na spacerek, nie. Mamy bardzo duży wybór, jeśli chodzi o te decenie, te różne wzorki. Ja się zdecydowałam na taki w marchewki i kukurydze, bo jak widzicie, on jest cały w marchewkach i kukurydzach. Z jednej strony żółty, z drugiej strony taki turkusowy, taki niebieski trochę. Dlatego głównie, że to widać, to jest taki kolor, ten żółty jest dosyć intensywny i jak mam to czy w torbie, czy gdzieś jest wrzucone do walizki, to widać to z daleka, gdzie ta smyczka jest. Jest dosyć długa, bo to są chyba niecałe 3 metry, tak mi się wydaje. Mamy duże karabinczyki, tutaj konkretne, naprawdę to jest takie, wiecie, solidne. Na smyczce, jakby na całej długości są takie elementy, za które możemy sobie tutaj zapiąć i tą smycz właśnie na przykład skrócić, jeśli nie chcemy, żeby była taka mega długa. Jest tutaj pewna możliwość regulacji. Dobrze się ją trzyma w ręce, ona jest miła w dotyku. Jak widzicie, jest stosunkowo tutaj szeroki ten pasek, on nie jest taki bardzo wąski, mieliśmy wcześniej taką wąską. Przejdźmy do kosmetyków, ponieważ jest ich trochę. Zaczniemy może od make-upu, później będzie trochę pielęgnacji. Podkład, który ma bardziej takie nawilżające,
nawilżające, to ja nie widzę, żeby on tak nawilżał, ale moja sucha lub bardziej mieszana skóra dobrze się z tym podkładem dogaduje. On nie jest matujący, on nie jest taką skorupą, daje nam pewne krycie. Myślę, że można byłoby go użyć więcej. Ja mam zresztą dzisiaj te kosmetyki też na buzi, nimi wykonywałam makijaż. Bardzo go lubię, on kosztuje chyba 185 zł, natomiast uważam, że jest wart tej ceny. Fajne jest to, że to opakowanie prawda, jest plastikowe, ono jest lekkie przez to. Natomiast jest przeźroczyste i tutaj widać, ile nam jeszcze tego produktu zostało. Ja mam odcień 13N, tamtych kolorów jest dosyć dużo. Na pewno kupię go ponownie, dlatego że jestem z niego bardzo zadowolona. I chyba nie chcę na razie kombinować i szukać czegoś innego, bo on naprawdę mi się świetnie sprawdził. Na stronie Sephory jest niby tam opisany, że on właśnie jest taki multifunkcyjny, że nawilża, że to, że tamto. To, co ja mogę o nim powiedzieć, to na pewno jest to, że on daje taki efekt dosyć naturalny. On nie robi skorupy na twarzy, na skórze, ale i takiego efektu maski nie daje. Natomiast wyrównuje ten koloryt. Jak coś tam mam do zakrycia, to może nie zrobię, tak jak mówię, no nie daje efektu maski, ale delikatnie to wszystko gdzieś tam tuszuje, wyrównuje. Bardzo go lubię i na pewno, tak jak mówię, sięgnę po niego ponownie. Jego się tutaj aplikuje za pomocą takiego odkręcamy i tutaj jest pompka. To się trochę brudzi w związku z tym tutaj dookoła, ale da się to jakoś ogarnąć. Duży wybór kolorów, jestem naprawdę jak najbardziej z niego zadowolona. Bronzer z Chanel, to jest bronzer w takiej formule kremowej, ponieważ on jest, jak widzicie, tutaj w kremie. Współczucie nie jest duże, ale wydaje mi się, że to będzie bardzo wydajny produkt. Ja go używam, odkąd go mam, praktycznie codziennie, czyli od może miesiąca, ponad miesiąca, może dwóch miesięcy, no więcej niż miesiąc go już mam. Ewa z kanału Kosmetyczny Koktajl bardzo często o tym produkcie mówiła. Później moja przyjaciółka sobie go kupiła i też była zadowolona, więc stwierdziłam, że ja również się na niego będę chciała tutaj skusić, znaczy skuszę i chcę go przetestować. I naprawdę nie żałuję. On nie jest może najtańszy, ale mam wrażenie, że to jest po pierwsze produkt bardzo wydajny, tak jak mówiłam, a po drugie to jest taka rzecz, która... Znaczy to jest taki bronzer, który daje efekt dosyć naturalny. Jak w jeden dzień go nie użyłam, tylko sięgnęłam po bronzer z marka Jacobsa, taki w kamieniu, to jednak on dawał dużo mocniejszy efekt. Tutaj możemy sobie zrobić ten makijaż bardziej taki naturalny, nie neutralny, tylko naturalny. Nakładam go za pomocą Beauty Blendera i myślę, że można go oczywiście dołożyć i wtedy ten efekt będzie mocniejszy. Natomiast naprawdę jestem z niego bardzo zadowolona, błyskawicznie się go aplikuję. To jest mój pierwszy bronzer w takiej formule kremowej. Ja w ogóle lubię kremowe produkty, chyba nawet wolę niż te sypkie bardziej, bo wydaje mi się, że one na mojej skórze wyglądają lepiej, bardziej naturalnie i tak świeżo. Natomiast on jest fantastyczny, ja go bardzo lubię. Trochę niestety brudzi się to opakowanie za każdym razem, przecieram co chwilę. Zapach ma też ładny, on pachnie, miałam kiedyś taką maskę nawilżającą z Chanel z tej serii Hydra Sparkling. Nie Hydra Sparkling, coś Hydra, słyszę, moja mama wróciła. Była naprawdę fajna i pachniała bardzo podobnie, a tam była jakaś kamelia i coś jeszcze. Ładne opakowanie też przy okazji, no Chanel ma takie proste, klasyczne te słoiczki, w ogóle opakowanie, także ja jestem z tego zakupu jak najbardziej zadowolona. I ostatnią rzeczą makijażową będzie tusz do rzęs, który dla mnie jest największym zaskoczeniem w ogóle chyba tutaj spośród tych rzeczy, dlatego że skusiłam się jakiś czas temu na kilka kosmetyków z firmy Juicy. Zresztą właśnie, czy nie zresztą, ale mam również kredkę, czy taki pomadkę do ust, dzisiaj na ustach wyjątkowo czerwoną, również z tej firmy. Natomiast ona tutaj dzisiaj się nie pojawi jako żaden ulubieniec czy polecajka, ale tusz do rzęs to jest dla mnie po prostu rewelacja. I to jest mój ulubiony tusz. Spokojnie mogę powiedzieć, że na tę chwilę wolę nawet ten niż mój ukochany już od lat Lancome Hypnose. Bardzo ładnie ten produkt jakby moim rzęsom bardzo służy. Ja nie używam zalotki, lubię, mam swoje rzęsy dosyć takie ciemne i dosyć jest dużo i grube, natomiast lubię je podkreślić i jeszcze trochę gdzieś tam zaznaczyć. Fajna jest szczotka tego tuszu, dlatego że ona nie jest jakaś taka strasznie powydziwiana, powykrzywiana i wiecie, skomplikowana. Ja nie lubię właśnie tych takich szczotek wielkich, dziwnych, wykręconych. Ona wygląda trochę jak taki bałwanek, powiedzmy, ale bardzo ładnie się nią tutaj tuszuje, dochodzi do nawet tej kącika rzęs,
Trochę trudniej jest zmyć, muszę zawsze użyć jakiegoś produktu do takiego demakijażu, osobnego produktu do demakijażu oka, bo ona mi zostaje trochę czasami na rzęsach, jak robię ten swój dwuetapowy demakijaż, ale naprawdę trzyma się, nie rozmazuje się. Wiadomo, że tuż zazwyczaj, ja mam przynajmniej takie doświadczenie, że jest lepszy, jak troszeczkę już podeschnie i nie taki, jak jest od razu po użyciu, otwarciu. Natomiast ona jest naprawdę świetna. To jest Virtuosa Mascara, jedyna, zresztą jak wejdziecie na ich stronę, to oni nie mają innych, jest tylko ta jedna. Natomiast to jest mój absolutny hit, ulubieniec i odkrycie, a nie ukrywam, że trochę zamawiałam te produkty tak będąc sceptycznie do nich nastawiona i zamówiłam tusz, zamówiłam tą kredkę do oczu i zamówiłam właśnie ten produkt do ust. I tusz po prostu jest najlepszy, w ogóle jest najlepszym tuszem, jaki w ogóle ostatnio miałam, więc jestem z niego bardzo zadowolona. I ja obserwuję, co prawda nie obserwuję ich na Instagramie, natomiast obserwuję Julię Wieniawę i ona co jakiś czas dodaje na przykład informacje, że jest 30%, że jest darmowa wysyłka albo że jest 20%, więc tam co jakiś czas na stronie pojawiają się różne takie akcje promocyjne. Warto ich gdzieś tam może śledzić, ale nie śledzić, ale obserwować chociaż trochę, jeśli jesteście zainteresowane i poczekać może, bo prawdopodobnie jakaś właśnie może jakiś rabat Wam się trafi albo darmowa wysyłka. Ja planuję zamówić go na pewno ponownie i jeszcze chciałabym się skusić na inne kolory tych produktów do ust, bo one są fajne. Ja kupiłam czerwień, jak widać, a to nie jest dla mnie najbardziej oczywisty wybór, ale dobrze mi się z nią jakby pracuje, tą kredką. Ale tusz, de beściak. Absolutnie. Mam dwie maski do włosów z tej samej firmy. Maski, które po prostu absolutnie kocham i uważam, że są najlepsze produkty do włosów, jakie chyba miałam. Najlepsze maski do włosów, jakie miałam. Tą znam już od jakiegoś czasu. Ona się tutaj na kanale parę razy gdzieś musiała, znaczy mogła już przewinąć. Mam długie włosy, które były rozjaśniane, przyciemniane, rozjaśniane. To niestety nie ukrywam, że te końcówki tych włosów były po prostu zniszczone, wiecie, te końce. Teraz jak mam krótkie włosy, to tamte zniszczone zostały obcięte. Natomiast ta maska wtedy przynosiła po prostu rewelacyjne rezultaty. To jest maska odżywcza, taka naprawcza. I ona faktycznie wtedy na tamte zniszczone włosy była po prostu jak, nie wiem, taki plaster miodu kojący. Bardzo dobrze im wtedy robiła, ja jej używałam tak 2-3 razy nawet w tygodniu. Zazwyczaj robię tak, że jak wchodzę pod prysznic, myję najpierw włosy, nakładam maskę i później dopiero robię wszystkie inne te rzeczy i zmywam, więc wychodzi na to, że trzymam ją te 10, czasami 15 minut. Jak mam ochotę i czas i tylko chęci, to nakładam ją na dłużej, po prostu wychodzę z nią na włosach, robię coś w domu i dopiero później idę zmyć. I wtedy przynosi największe rezultaty. Natomiast regularne jej stosowanie na moich włosach wtedy przyniosło po prostu efekt naprawdę bardzo, bardzo dobry. Teraz sięgam po nią trochę rzadziej, dlatego że te włosy nie są aż tak strasznie zniszczone. Natomiast kupiłam niedawno inną maskę z tej firmy, która jest taka, jak widzicie, zieloniutka, dlatego że tu jest i awokado, i kiwi. Pachnie przepięknie. Zresztą sama maska też jest taka zielona w środku. Pachnie tak, że miałabym ochotę zaraz zabrać łyżeczkę i tak wyjadać. Pachnie jak taki dobry pudding jakiś. Naprawdę pachnie pięknie. I to jest maska, która bardziej ma nawilżyć włosy. I teraz sięgam po nią najczęściej. Staram się raz, dwa razy w tygodniu jej użyć. Naprawdę jest fantastyczna. Zresztą z tej zielonej serii jest też odżywka i szampon. I jak tylko pojawi się jakiś kod rabatowy, jakiś rabat na stronie Sephory, to zamierzam zamówić i odżywkę, i szampon, dlatego że bardzo mnie ciekawi. Nie miałam, tak jak maski, tak jak mówię, tamtą odżywczą, już to jest chyba trzecie opakowanie, które mam, to mam po raz pierwszy. Tak jeszcze innych produktów do włosów z tej firmy nie miałam, a jeśli są tak dobre jak te maski, to myślę, że są warte tych pieniędzy. Ostatnią rzeczą będzie tutaj mała rodzinka. Się nam zrobiła po prostu kolekcja, czyli krem do rąk. Ja go Wam już gdzieś kiedyś polecałam, natomiast chcę o nim jeszcze raz wspomnieć, bo myślę, że naprawdę warto. To jest krem do rąk z L'Occitane, to jest taka seria, która jest cały czas dostępna. On ma tutaj 20% masła shea i jest przeznaczony do skóry suchej. Jest jeszcze wersja chyba do bardzo suchej skóry, ale ja go jeszcze nigdy wcześniej, czy nigdy nie testowałam, nie miałam przyjemności spróbować. Natomiast ten znam już od kilku lat i bardzo lubię. Jak widzicie, mam go tutaj trochę. Ta wersja największa tubka, to jest 150 ml, opłaca się najbardziej
bardziej też cenowo. Natomiast tych maluszków, tych 30 jest bardzo dużo w różnych tam kolorach, tylko zapachów i wersji, ale ja najbardziej mam wrażenie, że ta najlepiej z masłem shea najlepiej odżywia i nawilża te dłonie. L'Occitane na swojej stronie też często ma różne akcje, na przykład jeśli tam, nie wiem, zrobimy zakupy za 250 zł, to dostajemy jakiś taki box w prezencie, to są właśnie miniatury i ostatnio była coś takiego i tam między innymi była taka mała wersja idealna do torebki. Natomiast ja mam je właśnie poukrywane po różnych torebkach, po szafkach, w łazience, koło łóżka, dlatego że teraz w szczególności, mimo że zawsze zimą miałam problem z suchymi dłońmi, ale teraz przez te wszystkie płyny dezynfekcyjne ja mam co chwilę suche ręce i ten krem po prostu je ratuje w sekundę. Ja mam wrażenie, że jest gigantyczna różnica już po jednym użyciu, że faktycznie nawilża te dłonie i on szybko się dosyć wchłania. Bardzo często było tak, że krem dawał takie wrażenie, że ta skóra jest jakby nawilżona, ale to tylko była ta warstwa tutaj wierzchnia, bo on tak jakby oblepiał, a nie wnikał jakby głębiej. Natomiast ten krem szybko się wchłania, ale ja mam wrażenie, że on faktycznie tą skórę nawilża, a nie tylko daje takie uczucie jakiejś powłoki pachnącej niby ładnie, ale że ta skóra w środku i tak jest sucha jak wiór. Także ten krem tego nie robi. W dzisiejszym filmie to by było na tyle. Zaraz mi się skończy czas zresztą na karcie pamięć, więc kończymy. Te produkty, które Wam dzisiaj pokazałam, wiecie, podpisuję się pod nimi, bo są naprawdę fajne. Linki, tak jak mówiłam, będziecie miały w opisie. I aha, chciałam Wam jeszcze jedną rzecz na koniec może polecić. Co prawda też o tym już kiedyś wspominałam, ale mam znowu taką fazę na oglądanie tego serialu i obejrzałam go już absolutnie, myślę, stanowczo za dużo razy, w sensie bardzo często do niego wracam. Tak jak oglądam dużo nowości tych netflixowskich, tych seriali i programów, które on gdzieś tam poleca, natomiast nic nie zrobiło na mnie ostatnio wrażenia i nic jakoś tak nie zapadło mi w pamięć. Natomiast jeden serial, który obejrzałam po raz pierwszy rok temu, nazywa się Foodie Love i jest na HBO dostępny. Piękny serial o budowaniu relacji między kobietą a mężczyzną. To nie jest duży serial, bo tam jest jeden, czy duży, długi. Jest jeden sezon, chyba, nie wiem, 10-12 odcinków, one trwają po 25 minut. Więc to nie jest taka jakaś kolumbryna, że po prostu musicie miesiąc poświęcić, żeby tam to obejrzeć. Piękna muzyka, piękne kadry, ma takie, ja mam takie wrażenie, że sposób narracji, estetyka jest mi bliska, więc jeśli szukacie czegoś, to tak jak mówię, nie jest żadna nowość, ale mam wrażenie, że on trochę przeszedł bez echa, co mnie trochę dziwi, bo to jest naprawdę fajny program, czy fajny serial, więc mogę Wam go polecić, ja go oglądałam już chyba z 10 razy, jak nic. Okej, tym razem już kończymy definitywnie. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, że coś z niego może wyniosłyście albo czymś się zainteresujecie z tych produktów, którymś z tych produktów, to będę też chętnie się dowiem, czy na przykład je znacie, bo miałyście jakieś doświadczenia. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się ciepło, pa!